Sprawdzamy dziś prawdopodobnie najlepszy lumpek z Łodzi. Nazywa się Druga Szansa Second Hand. Przeczytam Wam kilka opinii. Duży wybór świetnych modowych ubrań w bardzo dobrym stanie i przystępnych cenach. Można upolować prawdziwe perełki, poza tym przyjemny lokal, dobra lokalizacja, miła i profesjonalna obsługa. Polecam z całego serca. Duży wybór naprawdę fajnych ubrań w bardzo przystępnych cenach. Dziewczyny z obsługi zawsze pomocne. Karta stałego klienta dająca zniżki. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić, a wręcz przeciwnie, polecam serdecznie wizytę w tym second handzie. Sprawdźmy to. Lumpek znajduje się już za mną, zaraz tam wejdziemy. A ja dzisiaj mam na sobie, wyobraźcie sobie, rzecz męża. Wszystkie moje stylizacje tak Wam się podobają, obkupujecie mnie na Vinted, że sama teraz muszę wyciągać z szafy męża. A tak serio, to po prostu tak mi zapasowało. Kreatywność zawsze wskazana, nawet męskie rzeczy. A Was zapraszam na Vinted, jeżeli podobają Wam się moje rzeczy, to możecie je tam nabyć. Dajcie znać, czy Wy też swoim chłopakom albo mężom podbieracie rzeczy z szafy. Od razu na wejściu, zobaczcie, wita Was tutaj mnóstwo sukien ślubnych. Ja to uwielbiam, bo szczerze, jak sama brałam ślub, to szukałam długo sukni ślubnej w lumpeksie, ale... Może sprzedaż cały czas. Tak, mam. W ogóle zapraszam na moim Vinted, znajdziecie moją suknię ślubną z naszego włoskiego ślubu w plenerze. W domu urodzeniowym Leonardo da Vinci braliśmy ślub, także Was odsyłam na Vinted, żeby sobie zobaczyć. No i też zresztą film na YouTube jest, w którym tą suknię można sobie bardziej ładnie zobaczyć, a w opisie na Vinted macie odniesienie do tego filmu. Ale wracając. Sukni ślubnej szukałam z drugiej ręki długo, ale nigdy nie znalazłam tak jak tu i ostatnio jeszcze to było w Toruniu. Tak ładnie przygotowanych, rozwieszonych sukien ślubnych. Nie wiem, czy bym znalazła odpowiednią dla siebie, bo ja chciałam w konkretnym stylu suknię ślubną i właśnie w takim ją ostatecznie miałam, ale przyznam, że naprawdę one są bardzo ładne, bardzo ładne i myślę, że wielu, wielu kobietom przypasowałyby do gustu. Na przykład ta jest prześliczna, taka prosta, tutaj mega... Wiesz, co jest najlepsze w takich sukniach? Minimalistyczna, no, że delikatna, kobieca. Dużo razy noszone. Zazwyczaj tak, raz. Tak, no właśnie, to jest niesamowite. Tym bardziej Was zapraszam do mnie i do sukni z drugiej ręki, jeżeli macie mój rozmiar, bo naprawdę moja suknia jest wyjątkowa, a szkoda, żeby się w szafie marnowała. Od razu na wstępie zobaczyłam, że jeżeli zrobimy zakupy za minimum 30 zł, 100 lub 200 zł, to otrzymujemy jakieś stempelki. Podeszłam do pani zapytać się, o co chodzi z tymi stempelkami. Pierwszy raz w lumpeksie spotkałam się z czymś takim jak karta stałego klienta. Jeżeli te wszystkie stempelki zdobędziecie, to macie przy kolejnych zakupach minus 20%. Jest to niesamowicie inspirujące do tego, żeby tu przychodzić, to na pewno, żeby zbierać stempelki, a w kolejnych zakupach, tych ostatnich, no nie, no to one muszą być największe, no bo jeszcze tylko mamy 20%, więc to jest mega angażujące. Ja uważam, duży plus. Jak możecie zobaczyć, każdego dnia za dany rodzaj odzieży jest inna cena. Dzisiaj mamy poniedziałek i spódnice kosztują 15 zł. Nie jest to mało, ale spódnica jest prześliczna. Mi się bardzo podoba, wiem, że do wielu rzeczy by mi pasowała. Jest w moim rozmiarze i jest nowa. Więc to jak na to już jest super potencjalny zakup dla mnie. Też fajna. Też fajna, ale wiesz, ile ja takich czarnych już mam? Naprawdę sporo. A bardziej wolę takie, o, takie eleganckie. O, takiej nie mam, na przykład takiej skórzanej, nie mam żadnej. To na pewno, tutaj nie wiem, jaki to jest rozmiar, ale fajna, fajna. Słuchajcie, jestem pod dużym wrażeniem, bo tutaj nie czuć w ogóle znowu lumpeksem. Kocham lumpeksy, w których nie czuć lumpeksem. Czujesz coś, Daniel? Normalny sklep. To jest mega plus dla mnie. Wszystko jest poukładane, jest znowu bardzo czyściutko, jest super czysto. Ja tak, wiecie, krzątam się tutaj trochę, bo jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Bardzo mi się tutaj spodobało, już na pierwszy rzut oka. Rzadko kiedy oceniam coś po chwili, bo wolę sobie gdzieś tam porozglądać się i wow, ale fajna. Pędem. O, i znowu Sylwester, a ja już kilka podejść do sukienki sylwestrowej w lumpeksie miałam, pamiętacie? Jak nie, to Was odsyłam do moich poprzednich filmów. No, potencjał jest duży, dalej nie mam sukni nieślubnej. Widzicie, ja teraz o ślubie myślę, sylwestrowej, więc jak najbardziej mogę ją przymierzyć. Kolejna nowa rzecz, taka bluzo-sukienka w moim rozmiarze XS i ja ostatnio kupiłam taką beżową i czuję się w niej świetnie, jest niesamowita, tamta akurat jest z H&M-u, tutaj mamy jakieś mąki. Wow, 100% bawełny, właśnie tak wyczułam, że no, że to jest dobre, więc ja to tym bardziej przymierzę. Ona ma nawet kieszenie, więc fajnie, bo można sobie na przykład telefon
telefon włożyć, mieć pod ręką nawet jak nie ma torebki, tak jak ja na przykład teraz przy sobie nie mam, a nie mam żadnej kieszeni, bo mam leginsy. Mam, a nie tutaj ewentualnie, ale tu mi się telefon nie zmieści. I kolejną rzecz, jaką od razu wyhaczyłam, wam pokażę, to taka sukienka. I tutaj mamy co prawda eskę, więc muszę przymierzyć, czy ona nie będzie za duża. To jest mango, ale też materiał, bardzo lubię taki materiał. Mam taką jedną czarną sukienkę, znowu z H&M-u chyba. I bardzo mi się sprawdza. Ma podszewkę, więc super. I sprawdzimy od razu przy okazji również skład. Mamy 81% bawełna i 17% poliamid, więc i 2% elastan. Aha, a podszewka jest 100% bawełna. Super. Kurczę, super. Znowu super skład. Świetna sukienka, bardzo ładna. Lubię takie, bardzo lubię takie. Jeszcze z tą podszewką. Niesamowita. To jest sukienka, co prawda nie dla mnie, bo to jest M-ka, ale chciałam wam pokazać, bo bardzo, bardzo piękna jest. To jest Zara. Zobaczcie, jaki ona ma super materiał. W ogóle taka satynka tutaj jest. Widzicie to? Ja zaraz sprawdzę skład. Układałaby się na pewno przepięknie na ciele. Jest śliczna wręcz. A jeśli chodzi o skład, to jest to niestety 100% poliester. Niemniej, no, naprawdę jest prześliczna. Znowu malutkie, ale też prześliczne, taka mała czarna. Naprawdę mała. To jest dosłownie mała czarna. Zobaczcie. Nie zmieścisz się? Nie, no pewnie się zmieszczę, śmieję się, no bo ona na pewno jest rozciągliwa, czekajcie. Chociaż w sumie to tak, wiesz, jest rozciągliwa. Zmieściłabym się, ale byłoby to niekomfortowe i nieestetyczne na pewno. Tutaj Esprit, znowu nóweczka, bardzo ładna, z podszewką. Widzicie, jak moja babcia nauczyła mnie ładnie patrzeć. Nie ma składu, bo jest wycięta metka, ale bardzo do takiej eleganckiej pani. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. Może L? Może M? Nie wiem. Ale naprawdę super. Dla wielu kobiet po prostu rzecz bardzo, bardzo ponadczasowa. M-ka. Ale ładna. Śliczna. Tutaj taka, wiecie, bez ramionczek, taka bandażowa, opaska opięta. A tutaj tak fajnie rozploszowana, delikatnie poszerzająca bioderka, więc takiej ładnej kobiecej figury nadająca. Na pewno będzie za duża, ale jest prześliczna. Takie też teraz były mega na topie całe lato. Większość dziewczyn w takich chodziło. Super, jest bardzo ładna. Znowu M-ka. Znowu nowa. Nie no, jestem pod dużym wrażeniem. Bardzo mi się podoba też ten cytrynowy kolor. Taki delikatnie w pomarańcz, w sumie nawet wpadający. Bardzo ładnie się na figurze taka sukienka prezentuje. Jak ktoś ma ładne, większe piersi, to tutaj wszystko super gra. Zobaczcie, jaki piękny sweterko na rzutkę znalazłam. Sweterek na rzutkę, bo to jest niezapinane. Co tu mamy? S-ka H&M. Wszystko z dużo z H&M-u tutaj jest rzeczy, nie? Tak, faktycznie dużo, a ja akurat bardzo lubię H&M i... Tylko jakość. Co jakości powiesz? To zależy. Ja na przykład bardzo dużo kupuję z H&M-u. Oczywiście też trzeba sprawdzać bardziej, może mieć na uwadze greenwashing, czyli to, że czasami marki po prostu jakby chcą nam zamydlić oczy, że na przykład coś jest z recyklingu w 100%, 70%, a różnie z tym bywa, więc trzeba to wszystko weryfikować, ale w H&M akurat bardzo w to idzie. Bardzo idzie w to, żeby było bardziej eko, żeby było z recyklingu, żeby były dobre materiały. Tutaj akurat nie mam metki, jeżeli chodzi o materiał w ogóle, ale wydaje mi się, że to jest jakaś po prostu, to, no pełna zwykła normalnie, po prostu. Jeżeli jest, no to rewelacja, jest super, jest prześliczny, na pewno go biorę. A w ogóle to analizując miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to powiem wam, że wszystko tu jest dosłownie dopięte na ostatni guzik. Ja jestem pod dużym wrażeniem, bo czuję tutaj jakość, czuję, że mimo, że jestem w lumpeksie, wszystko jest pięknie poukładane, wszystko jest czyste, jest bardzo schludnie, jest te karty ze stemplami stałego klienta, rewelacja według mnie, super pomysł dla przyciągnięcia klienta. Każdego dnia jest inna cena, są ulotki, super pomysł. Ja sobie wzięłam jedną ulotkę do koszyka i mimo, że jestem pierwszy dzień, nie muszę sprawdzać cen, nie muszę, oczywiście super jest, jak są wagi, jeżeli jest odzież na wagę, to też jest, to jest jakby tutaj analogię widzę w tym, ale że nie muszę się zastanawiać, ile co będzie kosztowało, bo wiem, że dzisiaj sukienki kosztują na przykład 20 zł. I swetry bodajże też. Widzę, że można odwieszać rzeczy na wieszak po przymierzeniu. Rewelacja. Czyste ściany.
super. Ja się tutaj czuję bardzo komfortowo i myślę, że dużo pracy wymaga stworzenie takiego miejsca, żeby klient faktycznie czuł się w tym dobrze. Też researchu, jak to powinno wyglądać, co na przykład ja robię, analizując każdy lumpeks, który odwiedzam. I to jest analogia do w ogóle naszego życia, że metodą małych kroczków albo wprowadzając jakieś łatwe usprawnienia, możemy w łatwy sposób polepszyć swoje życie. Na przykład drobne usprawnienia. Na przykład planując swój dzień, zaplanując sobie swój dzień wieczorem, albo nawet rano, jeżeli jesteśmy wieczorem za bardzo zmęczeni i bardziej świeżo myślimy każdego ranka, to usiąść sobie, poświęcić te 5-10 minut na zaplanowanie dnia. Tak jak na przykład w moim planerze produktywności i spełnienia, który swoją drogą zapraszam zacząć prowadzić, szczególnie, że mamy końcówkę roku, więc teraz wszyscy się przygotowują na planowanie nowego roku. No i to jest rewelacyjne usprawnienie naszego życia, bo każdego dnia wstaję i wiem, co mam robić. Mogę sobie zaplanować jakiś cel, który chcę osiągnąć i krok po kroczku realizować to i w ogóle coś w życiu realizować, bo my tak mało rzeczy w życiu realizujemy jako ludzie. Ej, fajny sweterek, super ładny kolor, nie mam takiego. Aj! Ekstra, XS-ka. My tak mało rzeczy w życiu niestety realizujemy z tych, które chcemy, bo nas życie pochłania 52% wiskoza, 29% poliester, bo tak nas życie pochłania, że nagle, że wiadomo, każdy z nas musi sprzątać, gotować, chodzić do pracy i tak dalej, pracować w sensie. I tak to nas pochłania, że nagle się okazuje, że chciałam na przykład coś tam w życiu osiągnąć innego, zrobić coś innego, a cały czas była ta pogoń za tym, żeby było czysto, a cały czas była ta pogoń, żeby były pieniądze w portfelu. Mega dzisiaj rzecz przeczytałam, muszę wam to powiedzieć. Słuchajcie, a propos tego, że dążymy do czegoś całe życie i na przykład chodzimy do pracy i marzymy o tym, taki, jak to by się nazywało, urlopowy styl pracy, na zasadzie, że tak, pracujemy większość życia, na przykład z taką myślą, że popracuję jeszcze x lat albo zrobię to i kupię sobie na przykład żaglówkę i będę pływał i super, no nie? Ale często popadamy w taką frustrację w tym, bo na przykład nie cieszymy się z tego, z każdego dnia, tylko myślimy o tym, co już będzie za te, nie wiem, dajmy na to 15 lat, więc nie myślimy o tym, co jest dzisiaj, nie cieszymy się każdym dniem, tylko myślimy o tym, co będzie, co w ogóle nie wiadomo, czy będzie, jakie będzie i tak dalej. Fajnie jest oczywiście dążyć do czegoś z wizją, ale chodzi mi o to, że tracimy każdy dzień, nie przeżywamy każdego dnia, a na koniec może się okazać, że to, co, do czego my dążyliśmy, że na przykład mamy dużo pieniędzy, a jak już zdobędziemy tą żaglówkę i dojdziemy do tego naszego celu, to będziemy już tak sfrustrowani, zmęczeni życiem, tą pracą i to wszystkim, że bardziej większą przyjemność z tej naszej żaglówki będzie na przykład nasz sternik czerpał, albo ktoś, nie wiem, kto będzie nam tam na przykład sprzątał, albo jakaś, nie wiem, gosposia żaglówkowa, wiecie, o co chodzi, w sensie, że się ma, powiedzmy, więcej pieniędzy i się ma takie osoby. Więc każdy dzień jest mega ważny i każdego dnia pomagajmy sobie sami, wspierajmy się sami, no bo sami jesteśmy dla siebie najlepszym przyjacielem w tym, żeby realizować swoje cele i polecam codzienny planer produktywności i spełnienia. Zobaczcie, jaką prześliczną Solara bluzeczkę znalazłam. Ona by na pewno w Solarze sporo kosztowała, gwarantuję wam to. Stan jest totalnie idealny, to jest S-ka, aż normalnie jest taka delikatna, że aż mam takie, żeby delikatnie, żeby ale tego nie uszkodzić. Ale to prześlituje cała, zobacz. Tak, bo to jest taka na top, widać albo na beżowy stanik. To jest taka bardzo delikatna, zobacz. Tu mamy 50% mohair, 30% o. nylon i 20% akryl. Można by z tego beret zrobić. Nie no, piękna jest, naprawdę super. No nie na mnie, widzę, że za duża i nie mój styl. Ciekawe, czy twoja babcia by potrafiła to przerobić na beret. Prosimy babcię o komentarz. Babciu, daj znać. Słuchajcie, podeszłam na spodnie, bo stwierdziłam, sobie zobaczę, jakie są spodnie i pomyślałam sobie, zobaczę, czy wśród tych wszystkich ciemnych jeansów, w ogóle jeansów i czarnych spodni są jakieś białe i jedyne, które są. Zobaczcie, Massimo Dutti. Mega ładny, tylko pytanie, czy nie za duże na mnie, chyba tak, ale smutek. Kto już jest ze mną dłuższy czas, ten wie, że ja poluję na białe spodnie. Sprawdzam, czy jest jakaś metka gdzieś tutaj jeszcze dodatkowo. Chyba nie, no. No, ale za duże będą. Ale ja się nie poddam, słuchajcie, ja takie spodnie na pewno w lumpeksie w końcu znajdę. Wow, zobaczcie, tutaj znalazłam takie czarne spodnie z Lee. W świetnym stanie, a z czarnymi spodniami jest trudno, no bo one czasami są sprane, a tutaj zobaczcie, znakowanie też. Bardzo ładne, a ja dla siebie, one są niestety nie za duże. Znalazłam, co prawda to jest S-ka, nie wiem, czy nie będą za duże znowu, bo tak się wydaje mi trochę. To jest Zara, ale nie mam takich szarych właśnie tego kroju i tej długości, a też na takie polowałam, bo miałam kiedyś takie i bardzo często w nich chodziłam.
Pamiętacie, jak mówiłam o tym, czym się różni lumpeks od sklepu vintage, od vintage shopu? Tym, że rzeczy vintage to są rzeczy, które mają minimum powyżej 20 lat, a i tak są w totalnie nienaruszonym stanie. I to zazwyczaj są też bardzo dobre składy. No niestety obcięta metka, więc wam nie pokażę. Ale po prostu no, czuję duszę tych rzeczy jeszcze bardziej. Jeju, taka vintage bluzeczka, prześliczna, przesłodka. W ogóle możemy się jak w Dirty Dancing poczuć. Na poliester 100%, więc są, ale sztuczne po prostu, o może w ten sposób. Ja ostatnio kupiłam taki sweter w ostatnim lumpeksie, jak odwzorowałam Billie Eilish. Ja myślę, że ten sweter na bank jest vintage i szczerze, chyba to jest jedna z licznych rzeczy w ogóle w mojej szafie vintage. Więc na takie rzeczy też bym chciała bardziej zwracać uwagę. Choć one są często takie, wiecie, bardziej, no, mniej na teraz, ale w dzisiejszym świecie można tak się ubierać, takie tworzyć stylówki, że coś, co by się wydawało, że kompletnie do niczego nie będzie pasować, okazuje się, że pasuje bardzo. Znalazłam trzy kolejne świetne pary spodni. To są takie typowe rurki i one super wyglądają też do takich wielkich golfów, swetrów. Więc na jesień świetnie, nie mam takich. He, w ogóle jakby były na mnie dobre. To po prostu oszalałam znowu nowe ASOS, rozmiar 32, więc zobaczymy, się okaże co do rozmiaru. Ale one są takie cool, one są takie wyczesane, że po prostu wow. I takie po prostu kolejne czarne rurki, tak jak przed chwilą tamte. Nie mam właśnie czarnych rurek, ale nie jestem przekonana co do tych, czy nie będą na mnie za długie, bo chcę takie, żeby były takie do kostki i nie chcę mi się skracać, szczerze mówiąc. Na tyle chodzę po tych sklepach, że myślę, że po prostu znajdę odpowiednie i wolałabym, żeby to był jeans, takie grubsze, żeby to były spodnie, a te nie są takie, ale przymierzę, zobaczę, może będą fajne i się okaże, że moje myślenie jest nieprawdziwe. O, tu fajne leginsy, takie też mega fajne. Fajny materiał, taki mega rozciągliwy. Słuchajcie, jakie super dżiny. Kurde, one, przepraszam, one wyglądają na duże, ale to jest niby 34, więc proszę mnie tutaj nie oszukiwać. Takie dzwony chyba. 100% bawełna, 100% koton. Wow. Nie, to nie są dzwony, to są takie lata, kurde, nie wiem. Ja mi się kojarzę, że moja mama takie nosiła, czyli 90, 80. No nie, one będą duże na bank. Nie, ja muszę je przymierzyć. Jak one mogą być duże? Nie mogą być duże. Jakiś NLY jeans, co to jest w ogóle? To jest mega interesujące dla mnie. Nie mam. Nelly.com. Nelly... Sweden. To jest szwedzkie. Cool. Jeszcze bardziej cool. Ej, a tutaj dwie pary... Nie, nic ciekawego, niestety. Piękne. Czy to faktycznie jest najlepszy lumpek w Łodzi? Albo w Polsce? Nie wiem, ale ja, słuchajcie, nie chcę jeszcze tak, wiecie, pochopnie pod wpływem emocji i też przede wszystkim po pierwszej wizycie tutaj od razu tak mówić, bo wiem, że to, co mówię, będzie miało znaczenie, ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem i to na pewno startuje w kategorii najlepszy lumpek w Polsce, jak dla mnie do tej pory. Tutaj mamy Zara rozmiar S, więc przymierzę z ciekawości. Piękny krój, zobaczcie, jak to pięknie będzie sylwetkę, jeżeli będzie oczywiście dobre, jak to pięknie będzie sylwetkę tutaj nam podkreślać. Te przeszycia, zobaczcie tutaj, to niesamowicie nam tutaj pięknie podkreśla talię. Czy w lumpeksie można się wzruszyć? Ja mam właśnie łzy w oczach i nie jestem przed okresem, po prostu cała ja. Słuchajcie, znalazłam kolejne dwie prześwietne pary białych spodni w rozmiarze, co prawda, S. Dwie, tak? Te nie wiem, ale to jest SK. Przymierzę, jeżeli się okaże, że któreś z nich będą dobre i że w końcu znajdę białe spodnie na siebie, to naprawdę będzie giga hit dla mnie, bo naprawdę długo ich szukam. Słuchajcie, dorwałam birki w lumpeksie, czajcie to, serio. Rozmiar 38, białe, troszkę tutaj zniszczone, ale ogólnie to bardzo spoko stan. Jestem w mega szoku. Ja birek nie mam. A te są takie niefajne jakieś. No mi też się te nie podobają, taki wzór. Mi się podobają te tylko te takie z model Arizona czy coś takiego, ale ciężko je dorwać z wegańskim wkładem, bo to jest, to nawet nie wiem jaki jest, pewnie skórzany, bo najczęściej jest skórzany, ale ja zwracam na to uwagę i nie mam ich, bo właśnie nie znalazłam jeszcze odpowiednich dla siebie, które są wegańskie. Tutaj nawet jest kanapa dla facetów, mężczyzn, którzy czekają, aż ich kobiety się
kupią. Albo na odwrót też może być, bo przecież dział męski tutaj też jest, więc może kobieta akurat nie chce robić zakupów, a mężczyzna sobie puszuje i kobieta czeka na kanapie. W ogóle to jest rewelacyjne w analogii właśnie do ulepszania życia, tak do ulepszania lumpeksu. Ja gdybym miała lumpeks, to każdego miesiąca wprowadzałabym jakieś ulepszenia, czytałabym opinie i na podstawie ich wprowadzałabym ulepszania, sprawdzając, co klientom się podoba, a co nie. Pierwsze spodnie mam na sobie, są super, nie są idealne, są tutaj troszeczkę na mnie za szerokie, poza tym nogawki są spoko, jedynie co tutaj mi trochę wisi, chociaż w sumie czy mi wisi? Nie, trochę. Nie są idealne, więc ich nie biorę, ale naprawdę świetne spodnie. Kolejne, które nie są na mnie. Nie, to od razu widać, że nie. Widać kompletnie w ogóle krój, jakby wygląda. Takie do gimnazjum kiedyś. Wygląda. Nie modne już. Wyglądam strasznie, więc podziękujemy. Tutaj już jest większy szał. Leżą bardzo ładnie. Zobaczcie, jak ładnie. Ja mam oczywiście podkoszulek pod spodem, bo już jesień, więc musimy być cieplutko. Zobaczcie, jak ładnie, idealnie, jakby dosłownie są wszyte jak na miarę. Dosłownie, w ogóle wyglądają jak takie spodnie od krawcowej albo od dobrego projektanta, bo są tak pięknie tutaj wyszyte. Zastanowię się nad nimi, nie podejmuję jeszcze decyzji. Zobaczcie, ale ładnie, kurczę, ładnie. Bo zastanawiam się, jakie bym do tego... Bardziej nie zastanawiam się nad samymi spodniami, tylko wiecie, ja od razu tak patrzę całościowo i zastanawiam się po prostu, co do tego bym dobrała. Ale chyba już wiem, czekajcie. Marynarka, bluzeczka taka jakąś z koronką. Jakie buty? No, coraz bardziej mi świta w głowie, jakby jaka by mogła być z tym stylówka. Są na pewno bardzo eleganckie i ładnie wygląda figura. No, zastanowię się. Dajcie znać, czy byście wzięli, czy podobają wam się na tyle, żeby je nabyć. I tutaj płaczę. Wielki smutek. Ja nie wiem, skąd oni wzięli to 34 na tej metce, ale to nie jest 34, musiałabym być wyższa. No i musiałabym mieć szersze biodra i w ogóle wszystko większe. Słuchajcie, ale te spodnie są naprawdę debeściarskie. Ja tutaj to jest 100% bawełna, no nie? Ja czuję się naprawdę jak w porządnej rzeczy. Jest rewelacja. Gdyby były dobre, to na pewno byłyby moje. Ale nie będą. Opuściłam sobie tutaj jedną skarpetkę, żeby sobie zwizualizować, jakby wyglądały, bo ja mam dzisiaj takie wysokie skarpety, no i to w ogóle nie, oczywiście nie pasuje. No i tutaj mam taki dylemat, wiecie, bo one, no bo one źle nie wyglądają, ale też jakoś takiego szału nie mam super. No są super ogólnie. No w sumie są super, a więc nad czym ja się zastanawiam, no nie? Jeżeli nad czym się zastanawiasz, pomimo tego, że tak, są super, to znaczy, że nie są super, bo masz dylemat. Właśnie tak. Tak się, wiecie, zastanawiacie, mądry przed mąż, czy wyjść boku za mąż i to nie wychodźcie, bo skoro się zastanawiacie, to nie jest to. Pozdro. Ej, naprawdę, no nie, tak ukocham cię. Tak jest. Dałam cię później, ale jest dzielna z kamera. Na końcu, jak będziesz tych, kochać tych, co... Jak to mówisz? Całować tych, których kocham. Kochasz, tak. Dobra, przyjdzie na to czas w takim razie. Dobra, to nie. Bardzo fajna, ale ja nie rozumiem czasami tych sieciówkowych wykończeń. Zobaczcie, podwinięta spódniczka. Boże, to jest klej, który puścił. Nie, tu w ogóle nie było nic. Może nie. Czyli to jest źle uszyte, bo tutaj, zobaczcie, jest szycie, widzicie? A tutaj jest rozprute albo w ogóle jakiś błąd fabryczny. No dobra, czyli trzeba by było to tutaj jakoś ładnie. Pytanie, jak to zrobić, żeby tego nie było po tej drugiej stronie widać? Pewnie babcia by wiedziała. A tak a propos, ta spódniczka jest super. Podoba mi się bardzo. Ta wada jest taka, że pewnie jest do naprawienia, więc zastanowię się nad nią, jeszcze nie podejmuję decyzji. Ale prezentuje się całkiem, a nawet bardzo ładnie. Oczywiście nie ten stanik, więc opuściłam sobie ramionczka. Wiesz, co cię zaskoczy, Daniel? Nie. A, że spodnie. Sukienko spodnie. No i mega komfort dzięki temu, bo mimo, że jest krótkie, to nic tam nie wyjdzie. Super. Ja muszę się lepiej przyjrzeć temu, bo to tak pięknie się mieni. Tutaj mi brakuje jakby światła trochę. Jakby tu było trochę lepsze światło. O, to jest moja opinia. To bym się lepiej widziała, bo widzę się niby dobrze, jak odsłoniłam jeszcze to lepiej, ale nie jest tak do końca super. O, dzięki. O, i teraz widzę. Wow, ale... Sylwestrowa, nie? No właśnie, bo ja myślę... Nie, bezpodnie. Ja myślę, musiała przeciąć. Ale jakby, jakby do tego szpilki ubrać i cienkie, czarne rajstopy. To z daleka nie widać w ogóle, że to jest... No nie widać, że to jest... Że to nie jest sukienka, no. Kurczę, podoba mi się to. To jest mega oryginalne. To jest fajne.
Ja w ogóle zorientowałam się, że ja tutaj śmigam w skarpetkach, a generalnie w lumpeksach tego nie robię, więc naprawdę czuję się tutaj komfortowo. Mimo, że trochę kłębków kurzy gdzieś tam lata, ale no i sama kiedyś pracowałam w sklepie odzieżowym, byłam stylistką i doradcą klienta i wiem, jakie to jest ciężkie utrzymać taką podłogę w czystości, mimo że codziennie się odkurza. Mam nadzieję, że tutaj tak samo jest odkurzane codziennie, ale wracając do tej bluzy sukienki, no to ja to biorę. Czuję się super, to jest 100% bawełna. Ja z tego na pewno wiele fajnych stylizacji stworzę, ale też będzie super po prostu po domu. Do tego fajne kapciuchy, wiecie, przyjemnie, cieplutko, pod spód można założyć na przykład po prostu podkoszulek, żeby gdzieś tam też grzało od środka i rewelacja. Super jest to, w ogóle się nawet nie zastanawiam, mimo że to jest wiadomo kontrowersyjne, bo tutaj figury mi ujmuje i tak dalej, to jest topka. Tak śliczna, a za duża. To jest S-ka, musiałabym mieć XS-ka, bo no nie jest to taka sukienka, która jest jak przed chwilą, jak ta bluza, która jest taka oversize'owa, tylko ona powinna mi tutaj ładnie figurę podkreślać. Zobaczcie, jaki ma piękny tył i jaki ma piękny przód. Będę płakać, jest piękna. Jej. I to jest mega oryginalne, wam powiem. Ja jestem ciekawa waszej opinii na ten temat. Myślę, że takiego topu, jak tutaj mam na sobie, co prawda tutaj nie jest ten top dopasowany do tego stanika, bo to jest tylko teraz podkoszulek. Fajne to jest, co myślicie? Super. Ciekawe, bardzo ciekawe. Łapka w górę. Dzięki. Łapka w górę dla tych stylizacji, dla Damaris. Pamiętajcie. Taki basicowy sweter. Ja takie golfy już nawet dokładnie w tym samym kroju w Primarku normalnie w sklepie kupowałam, więc znam je i bardzo je lubię. Do wielu rzeczy pasują, w takim khaki kolorze, wojskowym trochę. W sumie to mi pasują do tych spodni, tylko bym musiała je... Nie na spodnie, tylko do środka włożyć, ale tak, jest super, biorę go na pewno. Dorwałam jeszcze taką fajną sztruksową kurtkę, którą od razu brałam na ten golf, bo ja mam taką szeroką, wielką bluzę z kapturem, to by mi nie pasowało. I fajna to też jest kurtka. Będziesz miała taką samą jak ja, więc bierz. Tak? No, bierzesz. Faktycznie, bardzo podobna. I ostatnia rzecz. I to jest ostatnia rzecz, którą chyba dwie panie już pytały, jak widziały to tutaj. Ja jestem bardzo jej ciekawa, ponieważ to jest bardzo duży rozmiar, ale ja stwierdziłam, że na taki właśnie gruby golf, kurczę, czuję się jak jakaś taka czarownica. To jest 44, wyobraźcie sobie, a zobaczcie, jak ona jest pięknie skrojona. I jak będzie gruby golf pod spodem, no to będzie idealnie pasować. Szalone to jest, ale biorę, ja to tak wystylizuję, że padniecie. 116 zł i 2 stempelki na karcie stałego klienta za 5 rzeczy, które wzięłam. Brakują mi jeszcze 4 i na pewno je uzupełnię, bo będę tutaj wracać. Z czystym sumieniem wam polecam to miejsce. Naprawdę plasuje się na jednym z najwyższych, na podium wśród wszystkich lumpeksów, które w życiu odwiedziłam, a być może nawet blisko pierwszego miejsca. Zobaczymy, oczywiście nie oceniam po pierwszym razie, zobaczymy jak będzie przy kolejnych wizytach. Niemniej ja wam to miejsce polecam. Jeżeli wam się odcinek podobał, to wesprzyjcie kanał, dajcie lajka, dajcie subskrypcję, subskrybujcie Dobre Wibracje, zawsze Dobre Wibracje subskrybujcie, żeby się cieszyć życiem, żeby się radować, żeby żyć pełnią szczęścia. Całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do następnego!